Kaczyński czy Tusk w wyborach prezydenckich? Na kogo pani go zagłosowała? Kaczyński. Na miłość! Po prostu nie pójdę głosować na żadnego tłuka. Jak to? A jak pan musiał? Nie. Mam już dość pisowców. Niech mi więc przestaną zabierać, żeby mi później niby oddać. Ja nie panie mają ciebie. Nie panie mają na Polsku. Nie panie mają. A jakbyś chciał? Znaczy jakbyś mógł, jakbyś był Polakiem. Ale nie jestem. A chciałeś być? Czarne czy białe? Niebo czy piekło? Hitler czy Stalin? Tusk czy Kaczyński? Te pytania ludzie zadają sobie już od wieków, niektóre przynajmniej, a to ostatnie, przynajmniej w Polsce, od 17 lat. Postanowiliśmy wyjść z tym ostatnim pytaniem na ulicę i spytać się, czy wolą Tuska czy Kaczyńskiego, ponieważ to są dwóch najsilniejszych polityków w Polsce. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Piszcie koniecznie w komentarzach i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. W każdy piątek o godzinie 17, Rafał Kaniewski, lecimy! O, właśnie, bo to ja tak uruchomiłem. Dzień dobry, my taką sondę robimy przedwyborczą. Jakby teraz były wybory prezydenckie i by startował Tusk i Kaczyński, na kogo pani zagłosowała? Ja się nie znam na polityce. No ale musiałaby pani, bo to kara pieniężna by była. Tak nie jak w Belgii. W Belgii na przykład jest kara pieniężna za niegłosowanie. Musiała pani zagłosować. Nie wiem. Kaczyński czy Tusk, jakby były teraz wybory prezydenckie, na kogo pan by zagłosował? Konfederacja znam. Konfederacja wygrywa. Ewidentnie w Warszawie. Kaczyński czy Tusk w wyborach prezydenckich? Na kogo pani go zagłosowała? Kaczyński. Ok, a dlaczego? Bo go lubię. Kaczyński i Tusk startowali w wyborach. Na kogo pan zagłosował? Tego ciężko powiedzieć. To mnie poszedł. Do więzienia, trudno. Kara pieniężna i maseczki do końca życia. Trudno. To mimo wszystko. Ale mimo wszystko. To na kogo by pan zagłosował? Na nikogo. A Tusk nie będzie już zabierać, jak dojdzie do władzy? Generalnie powiem panu szczerze tak. Dodatki socjalne, rozdawnictwo doprowadzają do tego, że nasza gospodarka pójdzie na dno. Ale musiały pani, bo jak nie to kula w łeb. Proszę pana, ja naprawdę nie znam się na polityce. Ale musi pani wybrać, czarne albo białe, Kaczyński albo Tusk. Nie wiem. Nie wie pani? No ale jakby pan musiał wybrać, no. Między dwoma? Tak. Na Tusk. Tusk czy Kaczyński, na kogo pani zagłosowała? Na miłość, bo trzeba się kochać. Ale Tusk czy Kaczyński? To bym nie zagłosowała. Ale musiałaby pani, bo kara pieniężna by była. No to zapłacę. Tak? Kaczyński albo Tusk, na kogo pani zagłosowała w wyborach prezydenckich? Na żadnego tłuka. Kaczyński czy Tusk, na kogo pani zagłosowała? Słucham? Kaczyński czy Tusk, na kogo pani zagłosowała? Przepraszam, ale spieszę. Ale, no nie, bo taki sondaż wyborczy robimy. No ale to który bardziej, przychyla się bardziej pani do którego? Nie śledzę ich, nie wiem jacy są, więc nie wybieram. No ale to są tacy najsławniejsi politycy w Polsce, no. Nie. Dlaczego? Generalnie uważam, że pomimo tego, że Platforma Obywatelska nie była dobra jako rząd, to i tak lepsza niż PiS. Dzień dobry. Kaczyński czy Tusk? Na kogo pani zagłosowała? Kaczyński czy Tusk? Ja proszę pana, na nikogo. Ale musiałaby pani, bo kara pieniężna by była. Wybrałabym. Lepsze zło. Lepsze zło, czyli kogo? No, lepsze zło. Dzień dobry, my taką sondę robimy. Tusk czy Kaczyński, na kogo byście zagłosowali? Ani na tego, ani na tego. No ale musielibyście. Nie muszę. Bo do więzienia i kara pieniężna by była. Nie, nie. No ale to musiała pani wybrać. Po prostu nie pójdę głosować na żadnego tłuka. No, politycy przynajmniej. Nie mówię influencerzy, ale politycy na pewno. Nie będę wybierać. No ale to niech pani spróbuje. Tusk. Tusk czy Kaczyński? No już... Nie będę mówiła. Niech pani powie, no. Ja mam prawo nie mówić, prawda? Nie, czy... nie ma pani prawa. Oczywiście, dziękuję, do widzenia. Złamała prawo, będzie mandat. No to na kogo by pani zagłosowała? Jakby przyszli prawdziwi komuniści, na nich bym zagłosowała. Komuniści? Tusk, tak? A dlaczego? Nie lubię Kaczyńskiego. Wam? Nie lubię Kaczyńskiego. A, no to już jest, okej. Okay. No dobra, dziękuję. Którzy... Ale są, Zandberg, komunista trochę, nie? Nie ci komuniści. Nie ci, a ci starzy tacy. Miller jest. Miller. Też nie, bo się sprzedał. Sprzedał się, no tak. No to rzeczywiście bardzo taka zdecydowana wypowiedź. Dawno takiej nie słyszeliśmy. Pani w czerwonym. Rzeczywiście. Komuniści powinni rządzić w Polsce. No ciekawa wypowiedź. Ale nie, ale... Poza ty. Nie, mówię poważnie. Chodzi o to, nie wiem, kojarzy pan książkę Orwella. 84. Tak, ale drugą. Folwark zwierzęcy, tak. Oczywiście, w związku z tym po prostu mam takie podejście bardzo zbliżone do tego, że to co jest się po prostu stało. System. Tak, jest to system. Są równi i równiejsi, po prostu
Znaczy świnie są równiejsze. Widoczne jest to w krajach europejskich. Rozdawnictwo nie ma prawa. Państwo, demokracja polega na tym, że państwo nie ma nic swojego. To wszystko jest nasze, obywateli. Więc to my składamy się. Ja mam w tym momencie na utrzymaniu 6 miliardów ludzi. Słucham? Mogę jeszcze raz, bo wcześniej się... A, dobra, okej. Okay. Dobrze, to jeszcze raz. To wytniemy. Wybrałabym Tuska. Dlaczego? Ponieważ Kaczyński podobno leczył się psychiatrycznie i wydaje mi się, że jest winien katastrofy smoleńskiej i że w ogóle nie powinien być dopuszczony do władzy. Kaczyński czy Tusk? Na kogo byście zagłosowali w wyborach prezydenckich? No. Don't speak Polish. Polish. Do you know Tusk and Kaczyński? Polish politician? I heard the Kaczyński name, but I don't know his program. Okay. Kaczyński czy Tusk? Na kogo pan zagłosował w wyborach prezydenckich? Tusk. Tusk. Dlaczego? Bo nie Kaczyński. Bo nie Kaczyński. No to też jest zawsze coś, nie? Mają mówić, a jak nie, to będzie prokuratura wydobywcza. Tak zwane dochodzenie. Tusk czy Kaczyński? Na kogo pani zagłosowała? Tusk czy Kaczyński? Trudny wybór. Ale konieczny. Nie, żaden wybór. Warszawiacy są zahukani, boją się mówić. Jak słyszą Kaczyński i Tusk, to się chowają, generalnie uciekają. Inne pytania oczywiście, dyskusje są. Słuchajcie, Tusk czy Kaczyński? Na kogo byście zagłosowali? Ja nie panią ITV. A, no ale jesteście w Polsce. Znacie Tuska i Kaczyńskiego, takich polityków polskich. Ja nie panią mają. Nie panią mają. Tak to wygląda w Warszawie. Tusk czy Kaczyński, na kogo byście panie zagłosowały? Ja nie panią mają na Polskę. Nie panią mają. Już nikt nie panią mają teraz. Akurat świnie dobrały się do władzy, natomiast czyli... tutaj jest rotacja ciągła i kto jest przy tak zwanym korycie. Czyli pan uważa, że wybory to ściema, tak? Nie, po prostu zmieniają się ludzie, którzy po prostu robią to, co robią, czyli no, nie, przy władzy. No to wystarczyłoby zagłosować na odpowiednich ludzi, wtedy to by się zmieniło. Nie, to by się nie zmieniło. Bo uważam, że mentalność ludzi jest taka, że po prostu ludzie, którzy przychodzą do tak zwanego koryta, obejmują władzę, robią dokładnie to samo. Aha, no dobra, to takie mocne oskarżenia. No, dużo się słyszy teraz w internecie. A, są takie wiadomości z internetu generalnie. Tak, i też rozmawiam z wieloma ludźmi i są tego samego zdania. Ale państwa zachodnie dobrze sobie radzą. Przecież tam Skandynawia, duże rozdawnictwo i dobrze sobie radzą. Bogate państwa są. Tak, tylko że to są państwa, które nie straciły tak dużo w trakcie dużej wojny, II wojny światowej i nie potrzebują odbudowywać swojej gospodarki tak mocno jak my. Nawet jak się różnią, to po prostu z czasem się zmieniają. Są układy, układziki i po prostu... No, ale może wystarczy wybrać kogoś spoza układów. Ale ci ludzie, którzy... To później ci ludzie spoza układów, oni będą tworzyć ten układ. Okej. Okay. No ale czy Tusk czasami to nie jest taka osoba, no, która uciekła za granicę, zdrajca, Volksdeutsch, tak mówią o nim? No, z dwojga złego i tak by było lepiej. Tusk był i tak lepszy. Tak. Tusk czy Kaczyński, na kogo byście zagłosowali w wyborach? Ja się interesuję polityką. No ale musiałbyś zagłosować. Ale polityka interesuje się tobą. Nie, to tak nie działa. Działa tak właśnie. Ona się bardzo tobą interesuje. Twoimi podatkami, co możesz albo czego nie możesz. Dziękuję. Czyli na kogo? Nie głosowałbym w ogóle. No właśnie. My możemy się polityką nie interesować, ale polityka interesuje się nami. I to bardzo, bardzo szczegółowo. Ale wojna była 80 lat temu. No dobrze, a COVID był 2 lata temu, a konsekwencje będziemy mieć przez kolejne 80. Także wie pan, w gospodarce nic nie ginie, w ekonomii nic nie ginie. No, ale rzeczywistość się zmieni. Nie zmieni się. No ale jednak świat się zmienia. Na przestrzeni powiedzmy ostatnich 200 lat się zmieniło, chociaż demokracja jest już to powiedzmy jakiś czas, no nie? No nie, no czyli ja powiem szczerze, większej różnicy nie widzę. Tusk czy Kaczyński, na kogo pan by zagłosował? Nie wiem. Tusk czy Kaczyński, na kogo pani zagłosowała, jakby były wybory prezydenckie? Tusk? Ale proste pytanie. Tusk czy Kaczyński, na kogo byś zagłosował? Jakby były wybory prezydenckie, zagłosowałbyś na Tuska czy na Kaczyńskiego? Nie wiem, jestem z Ukrainy, więc przepraszam. To jaka partia była przy władzy? No bo w Polsce... same przekręty były, no bo, po prostu ludzie się zmieniali. Bo w Polsce rządzi jeden układ, ale jakby nagle ktoś spoza układu zaczął rządzić, to pewnie by zmienił. Nie ma znaczenia, czy przy władzy było SLD, które cały czas było z PSL-em, PSL później był z Platformą, czy
była Platforma, czy później no, tak zwany, był PiS? Znaczy, przynajmniej Konfederacja mówi, że to jest tak zwany układ, tak? Czyli te, to są tak zwane partie pokrągłostołowe. One się dogadały, no i się wymieniają władzą, nie? Czyli generalnie Tusk, bo uważa pan, że on na pewno... Nie współpracuje z Unią Europejską, która jednak gdzieś pokazuje, że europejskie rozdawnictwo działa, skoro współpracują z Unią i dają sobie radę. A tutaj mamy odcięcie od Unii, propagandę antyeuropejską, która doprowadza do tego, co się w tym momencie dzieje. Dzięki bardzo. Dobra, dzięki. No ale to wiesz, że to jest Tusk i Kaczyński, nie? Wiem, ale... No nie, nie to wiem. To na kogo? Nie wiem. No musiałbyś wiedzieć. Nie wiem. No ale jakbyś na przykład... Mógłbyś dostać karę pieniężną na przykład. Jakbyś nie zagłosował. Tak jak w niektórych krajach. W Belgii na przykład tak jest. Nie głosowałbym. Tusk czy Kaczyński, na kogo pan by zagłosował? Tusk czy Kaczyński, na kogo pan by zagłosował w wyborach prezydenckich? Mamy tak fatalnych polityków, że na nikogo bym nie zagłosował. No ale jakby pan miał do wyboru tych dwóch, no bo oni są najważniejsi, nie? Nie głosowałbym. To jest tragiczne. Jakby pan mówił, Tusk czy Kaczyński, na kogo byście zagłosowali? Tusk czy Kaczyński, na kogo byście zagłosowali w wyborach prezydenckich? Ja wiem. Na pewno nie Kaczyński, tyle powiem. I Tusk, tak? No zdecydowanie. Okay. To na kogo pan by zagłosował w takim razie? Gdybym musiał, to bym wyjechał z tego państwa. No dobrze, jakby, na jakiego innego pan by zagłosował? Nie mamy dobrych polityków. Żadnych. Żadnego? Ani jednego nawet? No... No dobrze, ale pan Korwin-Mikke to nie jest człowiek, który przykładowo no, jest świeżą osobą. On już był parlamentarzystą, w związku z tym no, on też no, chyba w partii rządzącej, znaczy nie był w rządzie, nie pamiętam dokładnie, ale no, przyjdą młodzi ludzie, którzy po prostu no, będą tworzyć ten układ i po prostu nie wierzę w to, że to się zmieni. Czyli, no może już teraz stać, no już nie jest tak źle, no ale jest biedniejszy na pewno. Bardzo, bardzo, bardzo zależy. Po prostu nie jest na rękę, żeby byli dobrzy politycy. Bogatym ludziom to nie jest na rękę, więc nie będzie dobrych polityków. Tak? Nawet tak. Za 200 euro, za 300? Naprawdę nie. Za 500? Nie. Za 1000 euro? Nie, to jest polityka dla mnie, to jest, przepraszam za takie słowo, bagno. Znaczy, ale ktoś musi rządzić. Ktoś tak. No i w demokracji można kogoś wybrać. No nie wiem, nie jestem Polakiem, więc nie mogę decydować. Jeśli chodzi o podatki, no a podatki mogą zmienić, już chwała pana, że się zmieni. Świetnie. Podwyższą albo obniżą i już pan żyje albo lepiej, albo gorzej. Jak i PiS podnosiły podatki, no tak. Mimo zapowiedzi, że będą, nie tylko, że nie będą podwyższane, ale że będą obniżane. Na całym świecie są źli politycy. W sumie... No świat tak wygląda, no nie zmienimy świata, no. Gdyby był ktoś dobry w finansach jako polityk, to byłoby nieopłacalne dla ludzi, którzy by zarabiali z przeciętnych ludzi, którzy są najbogatsi w sumie, tak? Że ci najbogatsi ludzie, gdyby rzeczywiście... Kurczę, to przed kamerą się trochę stresuje. A jakbyś chciał? Znaczy, jakbyś mógł, jakbyś był Polakiem? Ale nie jestem. A chciałeś być? Nie wiem. Jestem Ukraińcem i jestem zadowolony. Moment, nie wiem, co słowo ułożyć, że jeżeli do władzy doszedłby ktoś, to byłby w stanie sprawić, że przeciętni ludzie by zarobili, przeciętni ludzie rzeczywiście mieliby... A dobrze by zarobili, tak? Tak, jeżeli wszyscy by dobrze zarobili, gdyby nie było takiej inflacji. Mogę tylko peta wyrzucić? Sekundę, to... A, dobra, to już... Znaczy, no dobra, no to... Aha. To możesz gdzieś tu też wyrzucić. Pozwalamy, bo tu mamy takie zezwolenie, wiesz? To kamerę niech pan odwróci, żeby nie było tam, nie podam. Nie, dobra, wiesz, to nie ma ten... Nie wiem, czy pan kojarzy smutnego kota, który wypadał z lodówki w trakcie kampanii wyborczej. Chyba sprzed... 2005. Tak. Tak, to był ten... Kot Sylwester chyba, Sylwester, tak. Który tak. Taki smutny, że jednak mimo podatku... Ale Platforma wtedy przegrała. Nie? Nie, bo to był... Ale zarówno jedna partia, jak i druga... No ale Konfederacja chce obniżyć podatki. No okej, okay. Tak samo jak PiS i Platforma też chciała obniżać. To i... to samo, aha. Czy gdyby wygrali, czy by obniżyli, tego nie wiem. Pan poszedł wyrzucić, bo nie chce tutaj wyrzucić, bo tutaj mamy porządek w Warszawie. My nie do pałki wyrzucamy, tylko do kosza. No właśnie, czyli dobra, czyli powiedzmy okej. Okay, jeżeli no. Przeciętny człowiek byłby w stanie dobrze zarabiać, to najbogatsi ludzie mieliby mniej do zarobienia, więc nikomu nie jest z bogatych ludzi, którzy są przy władzy na rękę, żeby byli dobrzy politycy.
To no nie, ale to może nie do końca, bo na przykład w Stanach ludzie dobrze zarabiają, a tam jest bardzo dużo bogatych ludzi. Czy nie wiesz, czy się będziesz Polakiem? Nie wiesz, na kogo miałbyś zagłosować? To pan, czego jeszcze nie wiesz? Trzeba wiedzieć. Bardzo dużo, jestem młody. Całe życie jest przede mną. No ale to trzeba być zdecydowanym, no trzeba wiedzieć, czego się chce. Rozumiem, rozumiem. No dobra, to nic, pozdrawiam. Dowiedz się czegoś, czego chcesz, to jest najważniejsza rzecz. Udzielamy również rad, jak ktoś może przyjść zawsze. Udzielamy również takich rad życiowych, emocjonalnych, takich psychologicznych również, także na kanale Co Mówią zawsze. W Japonii dużo ludzi zarabiają, też jest bardzo dużo bogatych ludzi, nie? W Stanach Zjednoczonych jest na tyle śmieszna sytuacja polityczna, że mimo to, że to państwo jest zadłużone na triliony, no to tam bezrobotny człowiek rzeczywiście nosi Jordany, a w Chinach przeciętny człowiek nie stać go na buty, tak? To po prostu nie jest logiczne. Jeżeli dobrzy politycy by istnieli, to bogaci ludzie nie mieliby z czego zarabiać. Aha, czyli chodzi o to, że politycy kryją tych bogatych, żeby mogli zarabiać, ograbiając tych średnich, tak? Znaczy w sumie inflacja jest okradaniem narodu, a więc w sumie tak. Oni jeszcze przy władzy nie byli, okay. Więc tej pewności nie mam, natomiast... Dobra, czyli żaden z tych panów dwóch, Tusk ani Kaczyński? Nie. Dobra, to dzięki, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Dlatego, że pana pieniądze co roku są warte 8% mniej, czyli pana 8% pana pieniędzy... Zgadza się, ale... Bogaci też tracą na inflacji. Jak ja mam 1000 zł, to tracę 10%, a jak ja mam miliard, to tracę 100 milionów. Najbogatsi ludzie na świecie nie trzymają pieniędzy w gotówce. W banku, nie. Najbogatsi ludzie trzymają swoje pieniądze w akcjach i kryptowalutach. Najbogatsi kryptowaluty teraz spadły. Tak spadły, ale jeżeli by pan zobaczył, jak od 2012 roku kryptowaluty doszły do dziś, a jak od 2012 dolar poszedł do dziś, kryptowaluty mimo to, że spadły, są miliony procent w górę od samego początku, tak? Tak jak Bitcoin był po dolara. Mimo to, że Bitcoin jest oczywiście teraz po ile tysiące jest teraz Bitcoin? Mogę panu nawet... 10 tysięcy dolarów chyba, to tak. Nie, 100 tysięcy, się pamiętam. Nie, 100 tysięcy dolarów, nie 10 tysięcy też nie. Zaraz panu powiem dokładnie, bo mam Binance. Także przed chwilą krypto wypłacałem. 42 tysiące dolarów to jest teraz, tak? No to mimo to, że on rzeczywiście był po 65 tysięcy dolarów, jasne, że sporo spadło. Nie, to się wciąż zarobiło, to było po dolara. Nie, po prostu to nie jest nikomu na rękę, żeby przeciętny człowiek był w stanie porządnie zarobić. To nie jest logiczne. Niestety, w Warszawie większość ludzi nie ma zdania, albo przynajmniej boi się tego powiedzieć do kamery. Niektórzy byli oczywiście za Tuskiem, niektórzy za Kaczyńskim. Nie wiem, co na ten temat myślicie. Czy uważacie, że to nie jest żadna alternatywa, że to nie jest żaden wybór? Czy też trzeba wybrać jednego z tych dwóch panów, ponieważ najprawdopodobniej to oni będą rządzić przez najbliższe lata w Polsce? Piszcie koniecznie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał. Rafał Kaniewski, cześć!